Cześć, witam z tej strony Piotr Stanowiecki. Jesteśmy cały czas na Canton Fair. Jak widzicie, oczywiście ludzi sporo i będąc na Canton Fair parę rzeczy warto poruszyć. Przede wszystkim słuchajcie, pamiętajcie, żeby się wcześniej zarejestrować, żeby dostać badge'a, odbierzcie badge'a przy wejściu. Potem możecie na tym badge'u wchodzić już przez kolejne lata. Ja już dzisiaj sobie wszedłem na badge'u, który wyrobiłem ileś tam lat temu. Kolejna kwestia bardzo istotna to jest komunikacja. Korzystam z Airailo, bardzo dobrze działa, link znajdziesz w opisie. Bez VPN-u można korzystać ze wszystkich stron, YouTube, Gmail i tak dalej. Nagrywam to na 2023 rok, nie wiem jak będzie w przyszłych latach, ale na razie wygląda, że działa. Kolejna kwestia to płatności. Słuchajcie, działa WeChat Pay, działa Alipay, także ważne, żeby swoją kartę wcześniej do WeChata, WeChat Paya podłączyć. Jeżeli chodzi o pieniądze fizyczne, czyli o gotówkę, możecie wyciągnąć RMB, czyli juany. Na przykład z bankomatów Bank of China obsługują one karty Visa, karty Mastercard, a większość bankomatów obsługuje tylko Union Pay, a takiej karty zapewne nie macie. Słuchajcie, chodźmy zobaczyć, co jeszcze jest ciekawego. Ja jestem w takim głównym holu na Cantonie w tej chwili. Jest to trzecia faza targów kantońskich. Jak wiecie, są trzy fazy. My jesteśmy tym razem na fazie trzeciej i zaraz sobie zobaczymy z góry, jak wyglądają hale. Jedna z hal tak naprawdę to jest hala 2.1. Są tu męskie i damskie ubrania. I jak zobaczycie za mną, jest tutaj sporo dostawców. Także jeżeli ktoś planuje rozpocząć biznes w produktach odzieżowych, to jest to świetne miejsce, żeby zacząć. Jest tu multum producentów, którzy stworzą wasz produkt. Możecie również kupić produkty już gotowe bardzo często, czy tak zwane OM-y, czyli produkty pod swoim brandem. Zjedziemy sobie na dół teraz. Jest jeszcze w miarę wczesna godzina, jak widać, także zwiedzających jest sporo, ale jeszcze to jest dobry czas, żeby znaleźć producenta. Jeszcze widać, że wszyscy nie są tak bardzo zajęci. Klient kupujący już wrócił zdecydowanie w czasach popandemicznych. Chiny wróciły. No i co? Słuchajcie, jeżeli nie było Was ze mną na Canton Fair, to kolejna kwestia. Możecie przyjść na całkowicie darmowy webinar, gdzie pokażę Wam, jak zrobić kontrolę jakości. Czyli jeżeli myślicie, żeby taki produkt u Chińczyka sobie kupić, zamówić, będzie go trzeba jeszcze kupić, zaudytować. I my Wam oczywiście możemy w tym pomóc, jak wyglądają takie audyty, kontrola jakości, niezależnie czy to będą produkty dla pań czy dla panów, możemy Wam pomóc w takim audycie. Link do webinaru, gdzie pokażę Wam, jak robić kontrolę jakości, znajdziecie w opisie. Do zobaczenia na kolejnych nagraniach.